Dzień dobry, Nexos Live. Mówi tutaj Nexos dla kanału pierwszego, wasz reporter. Dzisiaj, moi drodzy, wyszła naprawdę giga wielka informacja, która jest dosyć dużą informacją, zważywszy na los Blizzarda oraz tego, co będzie się działo. Moi drodzy, World of Warcraft i praktycznie wszystkie produkty od Blizzarda i Activision Blizzard zostaną najprawdopodobniej wycofane w Chinach i nie będzie można już grać WoWa, Hearthstone'a, nie będzie można grać w Call of Duty chyba, czy inne tego typu rzeczy. Od stycznia, od 23 stycznia 2023 roku Chiny dostają totalnego gigabana na wszystkie gry od Blizzarda. Jest to dosyć duża informacja i zaraz, moi drodzy, nie będzie niczego, dokładnie. Zaraz powiem, o co chodzi. I teraz ogólnie wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jeśli chodzi o Activision Blizzard, to 23 stycznia kończy się umowa licencyjna, umowa w zasadzie taka partnerska, którą miał Blizzard z firmą NetEase, która operuje w Chinach, która zajmuje się właśnie Blizzardem w tamtym regionie. I ta umowa, że tak to powiem, się kończy i nie udało im się dojść do porozumienia, przez co, moi drodzy, jakby w ramach, że to porozumienie nie zostało zawarte i nie zostanie najprawdopodobniej zawarte, no to Blizzard, jakby cały Activision Blizzard, w tym Blizzard, Activision i jakby te wszystkie subfirmy będą musiały się wycofać, więc wszystko zostanie po prostu wywalone. Dlaczego tak się dzieje, o co chodzi, co i jak? I teraz, żeby wam to wszystko mniej więcej szybko tutaj postaram wam się nakreślić. Mamy to oczywiście parę postów, wypowiedzi samego NetEase i tak dalej, więc o co tutaj tak naprawdę wszystko chodzi? Generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że Blizzard Entertainment na terenie Chin jest już mniej więcej od jakiegoś tam 2009 roku. I od 2009 roku prowadzą oni biznes w Chinach. I teraz jeśli chodzi o Chińską Republikę Ludową, no to tam jakby prowadzenie biznesu, jeżeli jesteś z zagranicy, nie jest taką łatwą rzeczą. Otóż polityka Chin jest bardzo, że tak to powiem, bardzo rygorystyczna i zamknięta. I tutaj jakby wygląda to na takiej zasadzie, że od 2008 roku NetEase i Blizzard Partner 2008-2009 rok mniej więcej jakby nawiązali współpracę. I teraz, żeby zacząć biznes, jeżeli macie swoją grę i chcecie, żeby ta gra była dostępna w Chinach, no to nie możecie jako Blizzard sobie tam po prostu wleźć i po prostu sobie tam założyć firmę i tak dalej, i tak dalej. Jakby wymogiem prawnym w Chinach jest to, aby że tak to powiem, twój produkt był, że tak to powiem, robiony w kooperacji z jakąś inną chińską firmą. Czyli jeżeli Blizzard chce zrobić coś na terenie Chin, w takim dużym, ogromnym skrócie, pewnie prawnie to wygląda, jest to bardziej skomplikowane, no to musi to zrobić z jakąś inną chińską firmą. Blizzard sam nie może po prostu tam operować. I tutaj pojawia się, moi drodzy, firma NetEase. NetEase jest to firma, która była zarządcą, właśnie zarządzała wszystkimi produktami Blizzarda, akcji Blizzarda w Chinach. I oni wyglądało to na takiej zasadzie, że oni brali dane gry i po prostu wypuszczali je na rynek chiński, Blizzardowe gry, dostosowując je oczywiście do wymogów, czyli NetEase zajmował się po pierwsze dystrybucją danego produktu, zajmowało się marketingiem, zajmowało się jakby ogarnięciem serwerów, zajmowało się ogarnięciem cenzury, dlatego że niestety, ale w Chinach, jakbyście nie wiedzieli, to w Chinach panuje bardzo duża cenzura odnośnie tego, jak możesz pokazywać chociażby na przykład, nie wiem, martwe ciała, zwłoki, nie może być kości, jakieś tam krwi, tam jakieś takie różne, znaczy krew tam chyba może być, ale jakby jest tam bardzo to rygorystyczne, dlatego oni zajmowali się również dostosowywaniem produktu pod tamten rynek, aby spełniał on wymagania i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, jeżeli jakby tak wygląda ta sytuacja, no to najzwyczajniej w świecie, ja nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale jakby domyślać się można, że NetEase nie robił to charytatywnie, nie robił to za darmo, tylko po prostu była umowa, która polega najprawdopodobniej na tym, że Blizzard daje właśnie swoje gry, żeby oni operowali tymi grami sobie w Chinach, no a NetEase oczywiście z tego zyskuje jakieś tam, znaczy dostaje z tego jakieś oczywiście profity, dostaje z tego jakieś zyski. Dlaczego ktoś w ogóle chce się dostać na rynek chiński? Otóż tutaj, moi drodzy, z pomocą przychodzi nam demografia. Demografia Chin, ludność Chin. Moi drodzy, jak wpiszemy sobie ludność Chin, to mamy, moi drodzy, 1,4 miliarda. 1,4 miliarda osób w 2021. Ludność, dajmy sobie teraz Polski,
Polski to jest, moi drodzy, 37 milionów. 37 milionów, a tam jest, kurde, 1,4 miliarda osób. To jest ogromny, ogromny rynek. Oczywiście, jakby duża część z tej ludności jakby nie ma dostępu nawet, kurczę, do bieżącej wody, ale wiecie, o co chodzi, jakby Chiny to jest bardzo duży rynek zbytu, gdzie każdy tak naprawdę chce się dostać, dlatego że tam po prostu te produkty, jeżeli się wstrzelą, no to mogą po prostu zarabiać ogromne, ogromne pieniądze. Niestety, ale no nie jest to takie łatwe, żeby dostać się na tamten rynek. Tak jak już mówiłem, musicie nawiązać współpracę z jakąś chińską firmą. Po drugie, jakby polityka samego tego państwa jest bardzo rygorystyczna pod wieloma względami, dlatego prowadzenie biznesu nie jest tam łatwe i dochodzi do różnego rodzaju bardzo częstych incydentów, gdzie niestety, ale firmy, które tutaj na zachodzie szczycą się swoją piękną tolerancją, swoim pięknym, kurcze, wiecie, idealistycznymi, pięknymi wizjami, jak to oni nie są tutaj bardzo wspierający pewne jakieś tam grupy kulturowe, jakiś ten, i oni tu pomagają wszystkim, i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie, moi drodzy, próbują dostać się na rynek i wkupić się w łaski państwa, które jakby, że tak to powiem, w głębokim poważaniu ma różnego rodzaju wartości, które właśnie tutaj na zachodzie są bardzo mocno, że tak to powiem, wyznawane. Więc jest to taka niesamowita hipokryzja z jednej strony, chociaż jakby biznes rządzi się oczywiście swoimi prawami. Jakby, wiecie, no trzeba tutaj mówić piękne, ładne frazesy, jakie to jesteśmy piękni, to tolerancyjni, super fajnie, a później robimy, kurde, biznes z Chinami, tymi samymi, które, moi drodzy, prowadzą eksterminację ludności ujgurskiej. I jakby jest to, że tak to powiem, przykrywane przez wiele firm, które w zasadzie tutaj korzystają z tego. To jest, moi drodzy, no cóż, no jest dużo takich rzeczy, to już nawet nie będziemy wchodzić w politykę Chin. Natomiast jakby ta umowa, oni przez 14 lat jakby współpracowali ze sobą, Blizzard Entertainment oraz NetEase współpracowało i, moi drodzy, sytuacja wyglądała w ten sposób, oni operowali oczywiście World of Warcraftem, Hearthstone'em, Overwatchem, Diablo, Starcraftem, Hearthstone'em i tak dalej, i tak dalej. I jakby te produkty gdzieś tutaj się pojawiały. Natomiast, moi drodzy, wygląda na to, że oni po prostu się nie dogadali. Jakby nie dogadali się na przedłużenie tej umowy i teraz dlaczego tak jest, nie ma tutaj nigdzie powiedziane. Ani w odpowiedzi ze strony NetEase, ani z odpowiedzi ze strony Blizzarda nie wynika jednoznacznie tak naprawdę, co jest powodem tego, że nie udało się doprowadzić tutaj do porozumienia. Jakby jedyne co, to jest tylko wspomniane, że tutaj no były rozmowy, nie udało się gdzieś tam dogadać. Przez to, moi drodzy, akurat no niestety ta współpraca się zakończy. No i teraz jakby, jakie mogą być tego powody? Przeróżne. Może być, moi drodzy, począwszy od tego, że NetEase na przykład chciało zwiększyć jakieś tam swoje dochody i na przykład zwiększyć jakiś podział, albo mieć większy wpływ na dane produkty, a Blizzard nie chciał się na to zgodzić. Z drugiej strony Blizzard może chciał po prostu obniżyć, powiedzmy, jakby podział tych zysków, albo nawet mogłoby być tak, że chińska polityka po prostu również tutaj wpłynęła, gdzie na przykład wywarto gdzieś tam jakąś większą presję, aby na produktach Blizzarda, nie wiem, nawet jeszcze czy, nie wiem, zwiększyć poziom inwigilacji, no cokolwiek. No tu mogło być naprawdę dużo rzeczy. Jakby moim zdaniem tutaj najwięcej, jak nie wiecie, o co chodzi, moi drodzy, chodzi o pieniądze najzwyczajniej w świecie. Więc to, że oni się nie dogadali, doprowadziło do tego, że ta umowa trwa, moi drodzy, do 23 stycznia 2023 roku i po północy, moi drodzy, Blizzard wyłączy swoje wszystkie serwery oraz wszystkie swoje serwisy w Mainland China, czyli w tej głównej części Chin. W tym, moi drodzy, World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Diablo 3, Starcraft 2, Heroes of the Storm i wszystkie inne gry, moi drodzy, zostaną po prostu wyłączone. Nie będziesz w stanie tak naprawdę zalogować się, nie będziesz mógł grać, nie będziesz mógł stracić tak naprawdę wszystko. Znaczy, jesteś Chińczykiem, nie? Więc w Chinach, że tak to powiem, jest to w zasadzie koniec gdzieś tej Blizzarda i nie będzie można tutaj praktycznie już nic zrobić. Oczywiście oni tutaj jeszcze, te ze strony NetEase jest wypowiedź, że oni starają się o to, żeby jeszcze spróbować dojść do jakiegoś porozumienia. Dodatkowo oni będą chcieli, żeby jakoś tam zarchiwizować te wszystkie rzeczy, które gdzieś tutaj były, nie wiem, jakieś konta graczy, żeby to jakoś gdzieś tam jeszcze było, żeby to po prostu sobie nie zniknęło, więc zabezpieczyć interes graczy i przy okazji chcą również tutaj
zrobić coś takiego, że będą walczyli o to, aby od Blizzarda uzyskać różnego rodzaju zwroty. Czyli jeżeli na przykład ktoś kupił sobie abonament do gry i go nie wykorzystał, no to po prostu dostanie zwrot za ten abonament i tak dalej. Co ciekawe, to, że NetEase będzie operować do stycznia 2023, a w międzyczasie pojawi się premiera dodatku do World of Warcraft oraz premiera nowego dodatku do Hearthstone'a. Więc jakby to nadal idzie zgodnie z planem. Czyli, moi drodzy, jeżeli jesteś Chińczykiem, który chce zagrać sobie w Dragonflight'a, to możecie kupić sobie Dragonflight'a, kupić abonament i pograć, ale tylko do 23. Dlatego, jakby, powiem szczerze, ale przerąbane, nie? Przerąbana sprawa, więc macie tak naprawdę miesiąc grania, jeżeli jesteście gdzieś tam w Chinach. I kurczę, no, znaczy ja wątpię, że ktoś tam w ogóle będzie gdzieś tutaj grał i jak to gdzieś tam będzie wyglądać, dziwne. Jedyny, że tak to powiem, odstępstwo od tego wszystkiego tutaj jest Diablo Immortal. Diablo Immortal operuje na troszeczkę zupełnie innych zasadach, najprawdopodobniej mają jakąś inną umowę podpisaną, przez co będą dalej obsługiwać tą grę. Przypuszczam dlatego, że jakby Diablo Immortal jest bardzo dużym tematem. Jest to coś, co, moi drodzy, akurat w Chinach bardzo mocno siadło, więc oni pewnie mają jakąś tam osobną umowę i jakby dalej będą oczywiście tym operować. Natomiast nie zmienia to faktu, że wszystkie inne gry, również Blizzardowe, mają się całkiem dobrze w Chinach. Jakby między innymi World of Warcraft, Diablo, Starcraft to są gry, które bardzo mocno ze strony Blizzarda siadło. Co nie zmienia faktu, jakby, że niestety, ale nie jest to jakiś super gigantyczny wielki rynek dla całej firmy Activision Blizzard, nie dla Blizzarda, tylko Activision Blizzard, którego Blizzard jest w zasadzie częścią. I tutaj w tym statemencie, który został opublikowany, moi drodzy, wychodzi na to, że generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że całość rynku chińskiego dla firmy Activision Blizzard to jest, moi drodzy, 3%. To jest zaledwie 3%, proszę bardzo. Tutaj jest to napisane, że these agreements which contributed approximately 3% of Activision Blizzard consolidated net revenue. Czyli w 2021 przychód z Chin na jakby przez całego Activision Blizzard, nie tylko nie Blizzarda, tylko Activision Blizzard, czyli całej spółki, wyniosło 3%, co nie jest dużo. Tylko problem jest taki, że w tych 3% zawarta jest duża część zarobku samego Blizzarda. Dlatego, że Blizzard, jako jakby ta osobna firma, jako jeden z tych trybików w całej machinie Activision Blizzard, oni dosyć jakby mocno, że tak to powiem, stamtąd czerpali zyski, więc jest to duży hit w samego jakby Blizzarda. Zresztą można było to śmiesznie zauważyć, moi drodzy, jak sobie nawet wejdziemy, że Blizzard, jakby Blizzard wraz z World of Warcraft po prostu ssał tego chińskiego kutasa jak tylko mógł, autentycznie, dosłownie, dlatego że mamy tutaj, jak sobie zerkniecie, to praktycznie co drugi mount jest praktycznie robiony jakby na potrzebę właśnie chińskiego nowego roku. No tutaj jakiś mamy, proszę bardzo, Wei Lo, jakiś tutaj, proszę bardzo, jakiś Wei Lo, kurczę, jakiś chiński tygrys mamy tutaj. Mamy jakiegoś kotka, który też bardzo wygląda jak na jakiś azjatycki rynek. Mamy Lucky Yun, który został tutaj wypuszczony na tego szczęśliwy rok byka. Mamy, kurde, świnkę. O, mamy Squeakers, który również jest na chiński rok, chiński nowy rok tam myszy, czy coś w tym stylu. Mamy świnkę na świński nowy rok i tak dalej, nie? Więc jakby Blizzard leciał bardzo, bardzo mocno. O, Shuzen. Przepraszam. To był na chiński rok psa, ile dobrze wiem. Więc oni w zasadzie co roku wypuszczali te mounty i tak dalej, i tak dalej. Jakby wszystko po to, żeby jak najbardziej przypasować się właśnie i żeby trafić do tego chińskiego gracza. I jakby na tym dosyć mocno gdzieś tam zyskiwali, nie? Ludzie to po prostu kupowali i to widać, jak bardzo Blizzardowi zależało, żeby się wbić na ten rynek. Nawet z samym Diablo Immortal było dokładnie tak, że ten Diablo Immortal, oni po prostu pchali, jakby cała idea tego Diablo Immortala była bazowana na rynek azjatycki w głównej mierze. To jakby to się stało dlatego, że tam rynek mobilnych gier jest po prostu niesamowicie rozbudowany, więc jakby tutaj się starali, dlatego jakby prawdopodobnie jest tutaj skonstruowana gdzieś tam nowa umowa. Tutaj mamy jeszcze wypowiedź, oczywiście jakby odpowiedź. NetEase odpowiedziało, że próbowało jak najlepiej, że tak to powiem, negocjować z Activision Blizzard,
aby po prostu udało się uzgodnić odnowienie kontraktu. Po długotrwających negocjacjach niestety dwie strony nie były w stanie jakiś tutaj spełnić kluczowych punktów do kooperacji z Activision Blizzard. We are very sorry that Activision announced that termination of contract in advance today. Jest nam bardzo przykro, że Activision Blizzard ogłosił jakby zerwanie tego kontraktu, znaczy zakończenie tego kontraktu dzisiaj i będziemy musieli zaakceptować tę decyzję. NetEase będzie oczywiście wypełniał dalej swoje obowiązki oraz służył swoim graczom do ostatniego momentu, nie? Więc tutaj mamy jakby investor earning, to jest to. Tutaj jeszcze dodatkowo jeszcze mamy jakby całą wypowiedź od NetEase, gdzie w dużym skrócie oni opisują po prostu, że operowali tam że będą operować do 23 stycznia, że pracują ze sobą od 2008 roku. Przez ostatnie 14 lat wprowadzaliśmy wysokiej jakości gry Blizzarda na rynek chiński, zaczynając od World of Warcraft, i synchronizowali różnego rodzaju, wiecie, te globalne premiery, żeby były na czas. Za każdym razem byliśmy podekscytowani, wprowadzając kolejną grę i tak dalej. Że tutaj wraz z NetEase jest wiele tysięcy fanów gier Blizzarda. No i tutaj oczywiście ubolewają nad tym, że tutaj z Blizzardem niestety nie będą mogli dalej tutaj współpracować. Natomiast po długich negocjacjach nie byli w stanie dojść do porozumienia z Blizzardem przy kluczowych jakby punktach. Niestety Activision Blizzard ogłosił, że zaprzestanie kooperacji i będzie musieli zaakceptować tę decyzję. Po 23 stycznia 2023 NetEase straci swoje prawa do dystrybucji gier i nie będzie w stanie dalej kontynuować menadżerowanie, operowanie tych gier na tym rynku, co robili przez ostatnie 14 lat. NetEase oczywiście będzie wypełniać swoje obowiązki aż do samego końca. Obiecujemy, że jeszcze będą starać się oczywiście tutaj negocjować z Blizzardem, aby chronić interes chińskich graczy jak najlepiej potrafią. Dodatkowo będą walczyć jeszcze o właśnie te zwroty, o jakby dane z gry, virtual property, game rights i tak dalej. I jakby tutaj będą jeszcze tutaj robić, więc pay attention to the voice of the players, bla bla bla. Once again, thank you for the players. No i tak to jest. Tutaj jeszcze w ogóle była wypowiedź, statement from Simon Zhu, president NetEase Global Investment, czyli to jest prezydent tej firmy, odpowiedział coś takiego. Jako gracz, który spędził tysiące godzin w świecie Azeroth, w StarCraftie oraz Overwatch, jestem zdruzgotany, po prostu mam złamane serce, jako że nie będę miał dostępu do mojego konta oraz moich wspomnień w następnym roku. Pewnego dnia to, co stało się za kulisami, zostanie powiedziane i deweloperzy oraz gracze będą mieli zupełnie nowy poziom, jakby wejdą na zupełnie inny poziom zrozumienia, jak wiele szkód może narobić jeden gnojek, jerk. To jest jakby, to jest taki tekst. One day, when what has happened behind the scenes could be told, developers and gamers will have whole new level of understanding how much a jerk can make. Jakby rozumiecie to? Jak jeden gnojek, dosłownie, on to kurde w swoim oficjalnym gdzieś tutaj na poście LinkedInowym walnął. Jak jeden gnojek może kurde gdzieś tutaj ten, nieźle. Feel terrible for players who... Jakby moim zdaniem, jeżeli już kurde prezydent twojej firmy nazywa kogoś z Blizzarda gnojkiem, i gdzieś tam mówi, że gdyby tylko mogli powiedzieć i kiedyś jak będzie możliwe, to powiedzą, to jest, powiem wam, moi drodzy, minus 999 social credit, powiem wam szczerze. Dziwna sytuacja, bardzo dziwna sytuacja. Znaczy, na pewno chodzi tutaj, moi drodzy, o pieniądze i tyle. No i tyle. No niestety, taka jest polityka Chin, tak to wygląda. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Blizzard przez ten cały czas robił tak wiele rzeczy pod rynek chiński we wszystkich swoich grach, a teraz tak naprawdę decyzją Activision Blizzard, bo to nie jest tylko i wyłącznie Blizzard, tylko Activision Blizzard, nagle
nagle, kurczę, tracą tak naprawdę wszystko. I wszystkie te mounty pieprzone, te wszystkie chińskie gówna, które nam tutaj wprowadzali, żeby tylko tam zyskać trochę kasy w tamtym regionie, z nami gdzieś tutaj zostaną i jakby mam nadzieję, że to jakoś gdzieś tam wpłynie. Znaczy, no mówię, to jest business as usual. Co z tego, moi drodzy, wyjdzie? Tak naprawdę nie wiadomo. Wygórowane wymagania? Nie mam pojęcia, czy wygórowane wymagania. W każdym razie jest to duża rzecz, że gracze nie będą mogli się zalogować, kurczę, i stracą dostęp. Może, moi drodzy, może jest tak, że jakaś inna firma przejmie dystrybucję, ale wątpię, dlatego że NetEase jest takim molochem, jest gigantem pod Tencentem, to jest jaka wielka, kurwa, gigakorporacja chińska. Jakby nie ma innego gracza, który byłby w stanie, że tak to powiem, myślę, że przejąć to, co robi tak naprawdę NetEase, więc może NetEase próbował wykorzystać swój ten monopol, nie? Więc jeżeli chodzi o NetEase, moi drodzy, NetEase Games, ono jakby jest chyba pod tym całym, pod Tencentem, no nie? Tak mi się wydaje, czekajcie, NetEase Games, wiki. NetEase Games, moi drodzy. Zobaczymy, Technology, NetEase Music i tak dalej. Możliwe, że, czekajcie, bo czy mi się tutaj pomyliła jedna rzecz? Wydaje mi się, że są... Gdzieś tutaj coś tego. Albo to są osobne. Nie pamiętam, a czekajcie. Tencent to jest jedna taka wielka firma technologiczna i z tego co pamiętam, to NetEase było częścią Tencent, jakby pod tym. Ale nie jestem pewny do końca. Ja mówię, nie do końca wiem, jak to tam wygląda. No ale cóż, moi drodzy. Chińczycy? Tough luck! W ogóle Chińczycy mieli w ogóle zupełnie inny system abonamentu, tak swoją drogą. Tak swoją drogą, to jeszcze jako taką ciekawostkę, kurczę, tutaj można dodać. Jest to jedna taka ciekawostka, którą wyczytałem i jest ona bardzo, bardzo ciekawa. Zaraz zobaczymy, gdzie ja tutaj to znalazłem. To jest to Activision, Chinese... Everyone is losing. Czekajcie, tutaj jest, zobaczcie. Gdzieś to było, zaraz zobaczę. Właśnie nie pamiętam, w którym to poście było. 3% of the... Najgorzej, bo jak czytam te posty, to było to zawsze bez problemu można było znaleźć. A teraz, kurczę, nagle nie można. To jest NetEase Statement. Character Information Preserved. Personalne. No i teraz nagle tego nie mogę znaleźć, tak? Dobra, generalnie chodzi o to, że mniej więcej przed tym, jak NetEase w 2008 roku przejął jakby prawa do dystrybucji w Chinach, to Chiny był, jakby na Chiny był, dystrybucja była prowadzona przez inną firmę i ta inna firma, prowadząc to, jakby przez to, że oni tam Blizzard przeskokiwał z jednego na drugiego dystrybutora, tak, to moi drodzy, gracze chińscy utknęli w The Burning Crusade na jeden dodatkowy rok w momencie, kiedy my graliśmy we Wrath of the Lich King, więc przez to, że te prawa do dystrybucji są tak właśnie pogmatwane i w momencie, kiedy Blizzard przepinał się, jakby przechodził do współpracy z NetEase w 2008 roku, to w momencie, kiedy my mieliśmy premierę Wrath of the Lich King, to oni od naszej premiery musieli czekać jeszcze rok, żeby dostać Wrath of the Lich Kinga. Więc jak my już mieliśmy rok Wrath of the Lich King, mieliśmy już, kurczę, w zasadzie praktycznie, co, patch 3.3 praktycznie, to oni jeszcze grali w The Burning Crusade'a, rozumiecie? Więc całkiem ciekawa sprawa. Gdzieś tutaj, kurczę, to było. Nie wiem, Candy Crush was ok. Call of Duty 6 is however with China Major 10. Not only the players, publishing part. O, tutaj jest, moi drodzy. This makes the loss of China as a market not only devastating for Chinese players, who now left wondering what, if any, steps will be taken to secure new operation partner in region, but also potentially huge loss of revenue for Blizzard Entertainment specifically. The last time, ostatni raz, kiedy chińscy gracze doświadczyli zakłóceń w swoich serwisach, było przy zmianie tutaj partnera publikującego, tak, czyli wydawcy, z D9 na NetEase w 2009 roku, gdzie chińscy gracze utknęli w The Burning Crusade na dodatkowy rok, w momencie, kiedy reszta świata już ruszyła do Wrath of the Lich King. Porąbana sprawa. Bardzo ciekawa rzecz, moi drodzy. Bardzo ciekawa rzecz i jestem ciekaw, jak to się rozwinie. Więc next slide. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że nikt z was nie jest w Chinach, a jeżeli jesteście, to kurde, przerąbane. Więc elegancko. Trzymajcie się, next slide. See ya.